Dziś jesteśmy w opuszczonej twierdzy w Lochach. Idziemy sobie akurat teraz. Jeszcze tutaj jednak są jakieś obiekty do urbexu, bo myślałam, że już nie będzie. Weź tu świeć, bo się wywalę. Chodź. Chodź, daj mi. Daj mi. Dobra, jesteśmy tutaj bez kolegi, bo on się boi akurat. Nie może tu wchodzić. Siedźmy tutaj, bo tu nie jest widać na tym nagraniu praktycznie. Tutaj są takie, jakby tunele. Patrzcie tu. Sobie wchodzimy i są już kraty na wyjście. Można sobie obczaić tutaj lochy. Jesteśmy tutaj jeszcze na dalszych obiektach i tu widzicie, jakieś taczki są, ale fajne. Dużo ich tutaj jest nawet. Tu nic nie ma. Za chwilę przejdziemy do sekretnych takich przejść tutaj na twierdzy. Ale nie mogę niestety pokazać, gdzie one mają wejścia. Także ja sobie zapauzuję i po prostu wam pokażę, jak już będziemy na tych przejściach. Także jeszcze tutaj idziemy. Czekajcie. Jeszcze tutaj idziemy. Tutaj jeszcze coś jest. Jakieś zawalone części, ta. To chyba stąd. I tutaj. Co tu jest? Co tu jest? Widzimy przejście. O kurde. Co, świeć mi tu, bo spadnę. Bo spadnę, czekaj, świeć mi tu. Na schody. Chodźcie. Chodźcie. Dobra, wchodzimy. Jest taka dziura. Czekajcie, jak wszyscy przejdą, to... Już jesteśmy w tajnym przejściu. Uważaj tutaj na cegły, patrz na nogi, nie? Żeby nie było. Jesteśmy w takich tajnych lochach. Dawaj tu latarkę, bo to nie będzie widać. Chodź, idziemy. Uważaj na cegły, bo sobie możesz kostkę skręcić. Musisz patrzeć, weź tu mi świeć, bo to chyba nie będzie na nagraniu widać. Idziemy do... Ale fajne to jest, ty. No raczej nie będzie, coś tam widać średnio, nie? Niezłe. O kurde. Schody. Dobra, schodzimy, ale uważaj, bo możesz się wywalić z nich, nie? Możesz się nie podpierać, ale... Dobra, na dół. Jeśli nie boję tego, że nam się coś stanie, a bardziej, że się zgubimy. Nie, ja się nie zgubię, bo nawet mamy nagranie. Jakbyśmy się zgubili, ale to błoto jest. Dawaj, świeć. To widzicie, już jest chyba za... Dawaj to, dawaj, idziemy. Idziemy. Chodź tu, świeć, bo ja nic widzę. Chyba może na legalu wchodzi, nie? Widać coś, weź świeć. Tam chyba już nic dalej nie ma. Czekaj, zobaczymy, może będzie jakiś skręt, ale widzicie, to jest zamurowane, niestety. No także dobra, wracamy się. Także ja się spotkam z wami, jak już będziemy na miejscu. Także widzicie, jesteśmy na kolejnym jakby poziomie i tutaj, o kurczę, co tu jest? Dawaj tu, oj. Nie widać za bardzo, ale... Widać, weź tu siedzisz jeszcze. Nie widać? Chodź, idziemy tu. No właśnie, ja dzisiaj lotarki nie wziąłem, się w ogóle nie przygotowałem na urbexa dzisiaj. Takie okienko. Że jesteśmy znowu. Uważaj, bo tu jest dziura. Możesz paść. Uhuhu. Dawaj, siedź, bo tutaj... Kurde, chyba tego nie widać. Jesteśmy na klatce schodowej. Klatka schodowa, no. Będziemy jeszcze na chwilę na górę, a potem będziemy w dół. Ale to już chyba wszystko będzie w tej twierdzy. To oczywiście nie jest Owcza Góra, tylko ta oficjalna twierdza. Tam coś jest? Tu już będzie jasno, tutaj raczej coś będzie widać na kamerze. Tu jest takie okienko. Ten filmik chyba będzie najdłuższy z moich filmów. Patrzcie, tutaj jaki widok jest ładny. Dobra, lecimy dalej.
Buty, nowe buty sobie całe obłociłem. No ale trudno, trzeba. Na urbeksy. Widzicie, jesteśmy tutaj. Są takie przejścia fajne. Tu chyba, mi się tu wydaje, że tutaj były łóżka, jak na twierdzę atakowali Niemcy, to albo więzienia. Patrzcie, tu jest jakieś drugie piętro, idziemy. Tutaj jest wyjście, dobra, chodźcie. Są trzy piętra, tak? Trzy piętra, tak? Chodź, chodź. Ja to chyba zrobię w dwóch odcinkach, wiecie, bo w jednym odcinku się nie zmieścimy po prostu. To jest tak wielki poziom, że o kurcze. Patrzcie tu. Ej, tam nie wchodźcie, bo tam już się zawala, ale chodźcie tutaj, tędy. Ja to nagram chyba w dwóch odcinkach, wiecie, bo to jest naprawdę taki wielki obszar, że tego się w jednym odcinku po prostu nie da nagrać. Tutaj elektryczna szafa taka, jakby. I tutaj jest pomieszczenie małe, które jest widać na wyjście. Latka czy nie? Dobra, chodź. Jak ten odcinek chyba będzie miał 10 minut, ja ci to mówię. Wiesz, jak ja będę robił? Ja będę po prostu robił tak, że... Ja będę po prostu robił tak. Ale fajna sala. Widzicie, jest niezła. Niezła sala. Dobrze, jesteśmy dalej i my będziemy schodzić na najniższy poziom twierdzy. Tutaj są takie przejścia fajne. Ale to jest... Tak, może nie jest aż taki dobry stan jak Astoria, ale jest też trochę dobry stan. Tu jest nasze zejście. Wiem. Dobra. Także my się spotykamy na następnym piętrze. Jest włącznik światła, taki stary. Także lecimy jeszcze tutaj na piętra i jeszcze nam została... Nie wiem, co to jest, chyba jakaś zjeżdżalnia, tak mi się wydaje. I... O, patrz, korki. Korki. A lepiej tego nie wciskać. Lepiej nie. Będzie przypał. Wywali im korki w całej twierdzy. Uważaj szkło. A to już jest... O, patrz, mamy na parkówkę widok. Mamy widok na parkówkę, na twierdzę, Owczą Górę. Dobra, także lecimy. Lecimy jeszcze na jeden poziom, także spotykamy się za chwilę. Także jesteśmy już na ostatnim naszym poziomie. To nie jest aż tak strasznie, jak się wydawało. Tutaj, patrz, zardzewiała rura, a czy nie rura? Beczka. Beczka chyba, chyba po jakichś substancjach wybuchowych. Tam jest zamurowane okno. Tutaj są też zamurowane wejścia, tak? Okno. O! Nie dotykaj tego, bo to może być podłączone. Chociaż wątpię. Raczej wątpię, żeby tyle lat minęło i było podłączone jeszcze. Tutaj widzicie, są po prostu korytarze, nie? Nie ma nic więcej. Świeć tu, bo nic nie widać. Chyba na nagraniu. Nie wiem, czy będzie coś widać. Ale to jest nawet spoko urbex. Świeć tu prosto. I tutaj mamy koniec. Także ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia do następnego odcinka. Siemanko.